Dzień dobry, dzień dobry. W sobotę 10:30 jestem i już na was czekam. Ja się nazywam Liza i będę z wami prowadzić medytację Theta Healing. I już sobie na was czekam. I czekam. Witaj, witaj, Małgorzato. Witaj. Jest dzisiaj medytacja, już jest dzisiaj medytacja. Już jest, bo się pytają osoby, ale ja już się pojawiłam i na pewno za chwilę mnie zobaczycie, że nadaję na żywo i że już jestem i że płyniemy razem dalej. I witam was serdecznie, i witam Bogdana, i witam Jacka, i witam Małgorzatę, i witam was, kochani wszystkich. Bogdan! Aj tak, kochani, witajcie serdecznie, słuchajcie, cieszę się, że was widzę, cieszę się, że już przychodzicie, usunę jeszcze sobie tutaj, włożę swój laptop i swoje biureczko. Witaj Marlena, witaj kochana, witaj chyba po raz pierwszy, a więc miło cię widzieć, słuchajcie, witaj Edyta, witajcie wszyscy, którzy zaraz przybiegniecie, witaj Ela, słuchajcie, i witajcie się także, witajcie się ze wszystkimi. Cześć Kate! Cześć kochane, cześć Beata jeszcze raz. Boże, jak fajnie, że przybiegliście. Ja przepraszam za dwuminutowe opóźnienie. To jest ciekawe. Potrzebuję sobie w to wejść. Co to się dzieje, że słuchajcie, wstałam o 5 rano albo nawet i o 4, nie wiem o której. Po prostu zaczęłam swoje dzisiejsze praktyki. A i tak, zobaczcie, dzisiaj przyszłam 2 minuty po czasie, chociaż już byłam o 30 gotowa. Coś mam do przerobienia. Zaraz sobie w to wejdę i sobie sprawdzę, co tam moja podświadomość czaruje. Co tam u was? Cześć Joanno! Jak się dzisiaj czujecie? Powiedzcie, co u was, jak poranek się zaczął? A jak jest u was słonecznie? Czy jest bardziej słonecznie? Czy jest mniej słonecznie? Czy wszyscy czytali wczorajszą wiadomość, że ogólnie rzecz biorąc jest wszystko pięknie i że lasy są bezpieczne, że wszystko jest ok, więc jest moc, jest działanie, jest moc. Modlitwa jest zawsze wysłuchana, za czym zostanie wypowiedziana. Więc słuchajcie, taka jest prawda. Co tam u was? Opowiadajcie. Czwarta, no też, no widzisz, też wstałeś o 4, no to widzisz, to wiesz, co czuję i wiesz, co czuję ja, kiedy wstaję o 4 rano, jaka jest piękna w ogóle cisza i w ogóle, słuchajcie, wszystkim polecam, oczywiście nie na siłę, bo to nic w tym nie ma, ja nie jestem zwolennikiem na siłę, słuchajcie, to nie o to chodzi, żeby się zmuszać, ja jestem zwolennikiem, o czym wam często piszę, ale też teraz powiem, że jestem zwolennikiem tego, żeby raczej uwolnić to, co nas blokuje, a wtedy wszystko się samo zrobi. Znaczy, może nie tyle samo, że nic nie będziemy musieli robić, ale że to działanie będzie po prostu z lekkością, radością, łatwością, a nie tak na siłę. I jeżeli ktoś nie ma czucia, nie czuje się w tym momencie gotowy, żeby wstać o 4 czy o 5 rano, bo ja też nie zawsze jestem na to gotowa, ja zawsze wstaję o tej porze, o której moje ciało się po prostu obudzi. Ale jest fajnie wstać. Słuchajcie, poranna praktyka w ogóle, tak jak wszyscy śpią, słuchajcie, i w ogóle jest taka cisza, jest taka energia piękna. Bo wiecie, jak w ogóle, jak ludzie wstają, to wraca świadomość do ciała, bo jak człowiek idzie spać, to często dusza idzie na inny plan, do tak zwanej szkoły i ogólnie rzecz biorąc, uczy się, doświadcza, swoich nauk. I dlatego, jak wszyscy idą spać i za czym wszyscy staną, jest taka cisza, bo w ogóle, wiecie, wszystko jest powyłączane, nikogo nie ma, że tak powiem. Ale jak wracają ludzie i wraca świadomość do ciała, czyli wraca dusza do ciała, to momentalnie zaczyna się też, że z każdego dnia spływa na nas jakaś tam kawałek naszych odczuć, naszej tak zwanych doświadczeń, tego losu, który dzisiaj gdzieś tam poprzez pryzmat, niektórzy to nazywają karmą, ten
poprzez pryzmat tego, co doświadczyliśmy, co stworzyliśmy sobie w tak zwanej przeszłości, tak zwanej, ponieważ przyszłość, przeszłość i teraźniejszość jest zawsze w jednym, to w tym momencie ta energia schodzi też na ludzi i za czym ona zejdzie, za czym wszyscy się obudzą, to jest w ogóle tak pięknie sama ze sobą posiedzieć, więc polecam, ale nie na siłę, słuchajcie, bo wtedy nie będzie przyjemności, tylko będzie a później o 10 czy tam o 9 rano, czy o 8, więc nie. Lepiej jest po prostu wstać i nauczyć się dać swojemu ciału taką naturalną potrzebę i z tą potrzebą i to wtedy samo przyjdzie, te poranne wstawanie. Okej, okay, nie wiem, dlaczego powiedziałam o tych porannych wstawaniach, ale przeczytałam Bogdana, przeczytałam siebie, więc ogólnie rzecz biorąc tak, nie ma co na siebie. Tak, fajnie, że u Ciebie jest też to takie bezproblemowo. Słuchajcie, jak jest u Was? O której dzisiaj wstaliście? Cześć Mariuszu, witaj serdecznie, witam Cię już kolejny raz, ale cieszę się, zostań dzisiaj z nami, zostań, pozwól sobie na tą przyjemność. Co tam u Was, powiedzcie, jak nastroje, jak samopoczucie i jak ogólnie rzecz biorąc Wasz poranki, czy poćwiczone, czy już ogólnie rzecz biorąc coś tam skonsumowane porannie, i czy jesteście w dobrych nastrojach, czy jesteście dzisiaj już połączeni może wcześniej, tak jak co po niektórzy już medytowali. Cześć Agatko, cześć dziewczynki, jesteście cudowne, że już jesteście. Czy może 6:30? Brawo Ty, prawda? Nie ma weekend, nie weekend, warto wstać rano, tak. Wyjątkowo wcześnie, o 6:00, no dziewczyny pięknie, cieszę się bardzo, to jest naprawdę fantastycznie, widzę, że się dzieje, że wszyscy wstają, że wszyscy mają po co ochotę budzić, słuchajcie, bo to też zależy, słuchajcie, też od tego. Często ludzie, jak nie mają powodu do wstania, to im się nie chce wstawać. Więc trzeba mieć inspirację, trzeba mieć powód do życia. I ten powód jest fajnie, jak się zrobi, wyrobi w sobie, albo jak go nie ma, to trzeba go znaleźć w sobie, wykopać, po prostu odkopać, zobaczyć, dlaczego nie mam powodu. Czasem jest to nasze doświadczenie, dlaczego nie, dlaczego coś się wydarzyło i nam, nie wiem, wypalenie, trauma, cokolwiek i powoduje, że odcina nam się chęć od życia. A czasem, słuchajcie, mogą być to losy też naszych przodków. Ja dzisiaj z tymi przodkami będę pewno, jak zawsze zresztą gadam. Czasem nasi przodkowie, słuchajcie, zginęli, zniszczyli, stracili, a my gdzieś mamy powiązane losy z tymi przodkami, uczucia i czasem możemy odgrywać po prostu, odczuwać w sobie los i nieść na sobie uczucia, emocje właśnie z rodu i też warto sobie na to zwrócić uwagę, jeżeli to się ciągnie przez dłuższą część życia, że może to wcale nie jest moje. Okej, słuchajcie. Co piszecie? Wyciszony jesteś. No to jak wiesz, jak ja medytuję 4 godziny rano, Bogdan, to ja też jestem wyciszona. Ja w ogóle medytuję, ja w ogóle jestem w stanie, więc ja się dzisiaj nie dziwię, że ty jesteś wyciszony, jak wstałeś i pisałeś, że od 4 rano byłeś 4 godziny w medytacji. To słuchaj, to nie ma innego stanu, jak być wyciszony. Więc to jest naturalne, więc polecam, tak, to jest fajne i wtedy trzeba dodać jeszcze aktywności, słuchajcie, bo jak się za dużo siedzi w tej medytacji, to też ciało zaczyna czuć, że jest spóźnie i warto jest właśnie wtedy dodać aktywności. Ja dzisiaj, słuchajcie, zrobiłam dynamiczną praktykę jogi, miałam sobie ją, zastanawiałam się, czy Wam ją tu podrzucić, bo taka naprawdę dynamiczna, ale warto jest o tym pamiętać, żeby jednak budzić to ciało do życia i jak jest dużo medytacji, to też ruch, też kontakt z ciałem, żeby nie było, żeby była równowaga po prostu, nie to, żeby nie było, tylko żeby była równowaga. Cześć Ewuńko, witam serdecznie Cię i już jesteśmy wszyscy, jest nas... No, fajnie, cudownie jesteśmy, fajnie, słuchajcie, wszyscy są w dobrych nastrojach, prawda? Czy nie? Dzisiejszy post czytali o zmianie. Zmiana, słuchajcie, tak, zmiana jest pięknym uczuciem i ogólnie rzecz biorąc
Cieszę się, że dzisiaj już parę osób napisało, że pod postem tak, że czuję, że jesteście gotowi na zmianę. Zmiana jest ważna, słuchajcie, ale nie o tym dzisiaj mowa, bo nie czuję, żeby tu dzisiaj szła energia ze zmianą, słuchajcie. Teraz w Berlinie odpoczywam. A, ty odpoczywasz w Berlinie. Okej, słuchajcie. Słuchajcie, gotowi jesteście w takim razie, słuchajcie, na poranną medytację. Czy macie może jakieś pytanie do mnie? Ja się zapytam, bo może coś was frapuje, zastanawia, coś wam się nasuwa i może jak będę w stanie, słuchajcie, to odpowiem wam online, a jak nie odpowiem wam online, to napiszę wam później w komentarzu albo w wiadomości prywatnej. Słuchajcie, ja się naprawdę mega cieszę wczoraj, jak dostałam telefon znajomego właśnie wieczorem, że dokładnie wiadomość. Rozmawialiśmy wtedy z drugim kochanym, wspaniałym znajomym Jackiem. Pozdrawiam cię serdecznie. I właśnie jak dostałam wiadomość SMS-em, że jest już wszystko dobrze w parku, więc po prostu tak jak widzieliście, napisałam od razu informację do was, żebyście się ucieszyli, żebyście zobaczyli, że tak naprawdę my mamy moc, że jest moc i że tak jak to wczoraj też pięknie to przeczytałam w książce, słuchajcie, bo ja mało czytam, bo dużo dostaję. Kupuję książki po to, żeby je tylko mieć i żeby je czytać energetycznie. To powiem wam szczerze, że właśnie tam było pięknie, mi się to otworzyło. A propos tej, najpierw dostałam tego SMS-a w kwestii, że już jest pożar ugaszony, że dziękuję także za wsparcie. A z drugiej strony nam wszystkim, więc to przekazałam, nie to, że mi, ale nam wszystkim, a z drugiej strony i wszystkim ludziom, ale gdzieś to było do nas tutaj. A z drugiej strony od razu otworzyłam książkę, słuchajcie, i tam była właśnie taka wzmianka o tym, że właśnie modlitwa jest zawsze wysłuchana, ponieważ jest już jest wysłuchana, za czym zostanie wypowiedziana, więc co by nie mówić. Dlatego trzeba prosić, dlatego trzeba prosić i dlatego jeszcze raz powiem, trzeba prosić, a nasze wszystkie prośby zostaną wysłuchane. I zawsze tak jak to uczą mnie i tak jak uczą was, postawią wam na drodze tych, którzy mają was, że tak powiem, wesprzeć, wzmocnić, uzdrowić, cokolwiek wam to przychodzi. Więc ja też zawsze wiem, że Stwórca, że Wszechświat przysyła do mnie odpowiednią osobę i ta, która się do mnie zjawia, jest po to, żebym ja jej pomogła. Tak samo wy na waszej drodze stawia wam zawsze ludzi i zawsze doświadczenia i zawsze emocje, różne cuda i po to, żebyście doświadczyli zmiany, czy doświadczyli wspaniałej przemiany w sobie, uzdrowienia, czegokolwiek. To nic się nie dzieje bez przyczyny. Jednakże zawsze możemy się nauczyć tego, jak tutaj mówi góra, zaraz powiem, abyśmy rozwijali się poprzez miłe doświadczenia. Słuchajcie, my byliśmy trenowani setki wcieleń, miliony lat, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni, że ogólnie rzecz biorąc, że poprzez trud, poprzez cierpienie, że cierpienie zbliża nas do Boga. Słuchajcie, usłyszeliśmy to w tym wcieleniu prawdopodobnie większość z nas parę razy co najmniej. I ogólnie rzecz biorąc, my mamy w podświadomości, słuchajcie, bo jak my jesteśmy w podświadomości i jak jesteśmy od małego, że tak powiem, przygotowywani, albo raczej chodzimy w różne środowiska i tak jak już wiecie, jak nie wiecie, to sobie przeczytajcie, obejrzyjcie, dowiedzcie się albo przyjdźcie na kursy, że kurczę blade. My jesteśmy do 6. roku życia tak naprawdę w stanie takim półmedytacji, tak właśnie w stanie teta i my kupujemy wszystko, słuchajcie, jak tak po prostu jak cukierki. Więc nam jest bardzo łatwo wtedy wprowadzić do podświadomości bardzo dużo programów smutnych, bolesnych, czy jakichś przekonań naszych rodziców, naszych przodków, albo jakichś autorytetów. No i jak my usłyszymy tak parę razy, że zbliża nas cierpienie, że wzmacnia nas cierpienie, że to jest takie, wiecie, uszlachetnia i w ogóle jest tak w ogóle wniesione na piedestały, to nie dziwcie się, że później w życiu dorosłym my zaczynamy traktować to i my się przyzwyczajamy do tego. My się przyzwyczajamy do tego i traktujemy to, że te cierpienie
cierpienie, że ten ból, że to, co my doświadczamy, to jest takie normalne i patrzymy też na sąsiadów i oni też cierpią i patrzymy na naszych rodziców i oni też cierpią i patrzymy na naszych partnerów i oni też cierpią i ogólnie rzecz biorąc utwierdzamy się w tym, że to jest taka norma i mówią nam w telewizorze, jak ktoś ogląda w telewizji, że też, że to jest, że wszyscy cierpią. Więc my naturalnie jesteśmy programowani, że to jest naturalny stan, przez który musimy się rozwijać. A prawda jest taka, że wszechświat, stwórca, świadomość boska, jakakolwiek ją nazywasz, bogini, cokolwiek, ona jest pełna obfitości, ona jest pełna radości. Mówię jako forma bezpłciowa, bo ta energia nie ma ani żeńskiej, ani męskiej formy. Ona jest po prostu... Chciałabym powiedzieć nijaka. Ja wiem, że się ta, że się świadomość nie obrazi i zrozumie, co mam na myśli. Chciałabym, żebyście wy tylko zrozumieli, nie poczuli się urażeni, ale ja wiem, że mam do czynienia z mądrymi ludźmi tutaj. Więc ogólnie rzecz biorąc, ta świadomość jest pełna obfitości, pełna radości, pełna po prostu cudów. Tylko pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby wziąć to od niej? I ta świadomość nigdy od nas nie chce, żebyśmy się rozwijali poprzez cierpienie, poprzez ból, czy poprzez brak czegokolwiek, brak pieniędzy, brak związku, brak relacji, biedę, brak zdrowia, czy czegokolwiek, dodajcie sobie, co tam macie w swoich, na przykład z czym macie do czynienia, jeżeli macie jeszcze w ogóle, ale podejrzewam, że sporo może być u każdego, więc jeżeli wy macie to, to nie jest... To nie stworzyła tego boska świadomość, tylko to stworzyła wasza podświadomość, która się wykreowała na waszych doświadczeniach dziecięcych. I zobaczę, coście napisali, czy w ogóle coś napisaliście. A mama napisała do syna, jak pięknie, słuchajcie, jak cudownie. Rodziny są tutaj, jak pięknie, słuchajcie, jak cudownie. Więc pamiętajcie o tym, że nie nam, że jak ktoś wam powie, że cierpienie wzmacnia, że uszlachetnia, że jest to fantastyczne, że tak trzeba, że wszyscy wokoło, to po prostu powiecie, to jest passé. Ja to robiłem już 1000 wcieleń i dla mnie już to jest passé. Ja chcę teraz poprzez radość, poprzez miłość, poprzez szlachetność, poprzez samo dobro. I jak jesteś gotowy, to wtedy wpadaj na kurs, wpadaj na sesję i pokażę Ci, jak to zrobić, żeby w Twoim życiu ogólnie rzecz biorąc zaczęło się dziać samo dobro, sama obfitość i sama miłość. Okej, macie jakieś pytanie, bo tak zadałam. Tak, wystarczy tych cierpień, słuchajcie, wystarczy tych cierpień, bo myśmy, wiecie, po prostu wpajali nam to tyle razy, 1000 lat nam to wpajali, więc ogólnie rzecz biorąc czas jest na nową świadomość, bo to jest jakaś, gdzieś powstało małe niezrozumienie i nie chodzi o to, żeby cierpieć, żeby płakać, żeby padać na kolana i... Chodzi o to, żeby się tak naprawdę cieszyć życiem, doświadczać w sobie tej boskości, emanować tą boskością, radować się tym połączeniem ze Stwórcą, które możecie mieć za życia, tak jak czujecie na każdej medytacji możecie. I czym więcej macie, czym więcej przerobicie, czym więcej uzdrowicie w sobie, tak, awatarku, tak, kochanie, to ogólnie rzecz biorąc będziecie czuć, że to połączenie jest zawsze z Wami, coraz bardziej, coraz częściej, coraz... Będzie coraz dla Was ogólnie rzecz biorąc coraz bardziej dostępne. Czy coś chcecie ode mnie? Kiedy kurs? Słuchaj, Ela, ogólnie rzecz biorąc, poczekajcie. Wezmę sobie mój kamyczek, bo ja lubię mieć zajęte ręce. Jeżeli chodzi o kurs, słuchajcie, to jeżeli w ogóle, bo parę osób było zainteresowanych w ogóle z innych krajów, to od razu powiem, że kurs jest, jest możliwość, że kurs już może się odbyć nawet i za tydzień, słuchajcie, online, ale muszę mieć Waszą w ogóle, niech te osoby, które się chcą, że tak powiem, są z innych krajów, są poza granic Polski, chcą i były zdecydowane na przykład na kurs online, bo nie chcę im się przyjeżdżać do Warszawy, niech napiszą do mnie w komentarzu albo może w wiadomości prywatnej po prostu, że są, niech się zgłoszą do mnie i ja wtedy powiem Wam, ustalimy po prostu, bo można zrobić już w tym momencie kurs online, więc możemy robić kurs online i możemy się uczyć online i możecie ze mną przerobić trzy pierwsze kursy podstawowy
zaawansowany i kop głębiej jako teraz online i też z taką fajną też propozycją, bo Vaiana powiedziała z Brandy, że ogólnie rzecz biorąc będą wpadać do nas na, zawsze są ze swoją świadomością, ale podczas kursu online będą wpadać na Zoom i będą ogólnie rzecz biorąc pytać się, co u nas. Więc też będzie fajnie, słuchajcie, to jest naprawdę fajne, to jest przyjemne i to jest taki ekstra bonus z tego doświadczenia, więc ja na przykład lubię prowadzić online, jak wiecie, ja się dobrze czuję online, ja nie mam problemu z pracą na odległość, ja wiem, że wszyscy jesteśmy połączeni, wszystko jest połączone i dla mnie niezależnie, czy jestem tu, czy jesteś na drugim końcu świata, technika ta działa tak samo i jestem też w ogóle podekscytowana w gruncie rzeczy pierwszego kursu online, bo jestem ciekawa, jak to w ogóle będzie. Więc jak coś, ktoś jest zainteresowany, to dawajcie znać, piszcie, Elunia, napisz i ci, którzy tam jeszcze gdzieś byli wstępnie zainteresowani, to też proszę Was o kontakt. Macie jeszcze jakieś, kurczę, pytanie? Ktoś mi kiedyś powiedział, że pracuję nad tym, czego przodkowie nie zdążyli zrobić. Porażka. Słuchaj, Ewa, słuchaj, no trzeba, wiesz, trzeba to zobaczyć, czy tak naprawdę pracujesz nad tym zupełnie, co twoi przodkowie, bo tak naprawdę 80% tego, czego doświadczasz w swoim życiu i tu u ciebie mi się też pokazuje, że raczej to jest twoje doświadczenia i tak naprawdę jak z chorobą, czy ogólnie z każdym doświadczeniem, bo tak samo to wpływa, tak samo, ja to nie wiem, może spróbuję powiedzieć, po prostu będę mówić, tak samo jak z chorobą, my nie chorujemy dlatego, że nas choroba dopada, tylko dlatego, że my ogólnie rzecz biorąc mamy podobne programy, które bierzemy, podobne schematy nawyków, podobne schematy działań i ogólnie rzecz biorąc większość tych naszych chorób, które powstaje tak zwanych, niezależnie czy to będzie choroba mentalna, czy to będzie choroba na poziomie fizycznym jako jakaś dolegliwość, to są tak naprawdę nasze nawyki przekonań, nasze nawyki rodowe, które niosą się od pokoleń i dlatego my doświadczamy później pewnych takich schematów myślenia tak zwanego jak ród. Ale wiesz, ale większość tych tu i teraz to jednak to też jest tu, co ty doświadczyłaś tu i potrzebujesz po prostu zrobić z tym porządek i uwolnić się od tego. Jak się z tego uwolnisz, to w końcu będziesz miała swoje życie, no bo ile można żyć czyimś życiem, tak? Po co? Po co żyć życiem? Kocham swoją mamę, uwielbiam swoją mamę, wiecie, że mam wspaniałą relację i z każdym dniem coraz lepszą tą relację, ale wiesz, ja mam swoje życie, moja mama ma swoje życie i moi przodkowie mają swoje życie i moja rodzina ma swoje życie i mój partner ma swoje życie, więc wszyscy, wiesz, wszyscy zależą, wszyscy ogólnie rzecz biorąc mamy mamy prawo do swojego życia i nie ma co po prostu poddawać się pod to, co ktoś powiedział. No fajnie, że powiedział, ale to wiesz, to mogło być na tamto, a teraz to trzeba zobaczyć tak naprawdę z wyższej świadomości i zobaczyć, co tak naprawdę, jeżeli masz tam jakąś awatar się przed, słuchajcie, przywitać, więc więc jak najbardziej, więc potrzebujecie się po prostu stać się sobą, a to się najłatwiej stać, kiedy zaczniecie uczyć się bycia sobą i kiedy zaczniecie uwalniać swoje właśnie jakieś, nie jakieś, ale swoje programy, uczucia, bolączki, lęki, które często właśnie, lęki najczęściej w naszym, tak jak ja widzę nasze społeczeństwo jest specyficzne, ale u nas na przykład lęki przed zmianą, no to jest po prostu historia, w której no niestety byliśmy po prostu, te doświadczenia naszych przodków były dosyć bolesne, choć kochany, poczekajcie,
I ogólnie rzecz biorąc, zmiana u nas w genach, my czujemy po prostu, jak mamy coś zmienić, to jest po prostu dygotanie. Ja pamiętam swoje zmiany, słuchajcie, moje zmiany były tak drastyczne, jak ja zaczynałam pracę z tetą, że ja po prostu, w ogóle przed tetą, to jeszcze powiem Wam, każda zmiana dla mnie to był taki ból, to było takie doświadczenie, bo ja się tak nauczyłam jako dusza, jako człowiek i ja u mnie w domu były zmiany dosyć drastyczne, więc ja to wyniosłam i w rodzinie były drastyczne, więc dla mnie zmiana na samym początku, przez pierwsze w ogóle lata w ogóle rozwoju, była bardzo, bardzo bolesna, mogę powiedzieć, ale dzięki Theta Healing, kiedy poszłam na kursy, kiedy zaczęłam ze sobą praktykować, uwolniłam te wszystkie doświadczenia, uwolniłam te wszystkie programy i dzięki temu nagle zmiany przestały być tak bolesne. A później przestały się jeszcze bardziej bolesne, a później stały się lekkie, łatwe i przyjemne. Czasami mnie tam gdzieś jeszcze na chwilę, jak coś wychodzi, to przez 15 minut, dopóki nie uwolnię wszystkiego, gdzieś czuję ją wewnętrznie, ale słuchajcie, no ale to nie jest tak, jak było 10 lat temu, kiedy wiecie, kiedy nie miałam tego narzędzia, kiedy nie miałam tych programów poczyszczonych i kiedy rozwijałam się naprawdę poprzez doświadczenia bardzo ciężkie, a tutaj poprzez te czwarty rok w sumie bije, czwarty tego praktykowania i uczenia już teraz drugi, to słuchajcie, nauczyłam się, że ta zmiana może być naprawdę przyjemna. Ja się jeszcze uczę czasami, bo wiecie, podświadomość, każdy się z nas uczy. No kurczę, to nie jest tak, że się nauczymy kiedyś. Czasem mamy też różne aspekty życia, wiecie, jeden poczyścimy, na przykład związki, to wchodzi nam na przykład gotowość na zrobienie, nie wiem, porządku z ciałem, zrobimy porządek z ciałem, wchodzi nam potrzeba zrobienia porządku, nie wiem, z finansami, zrobimy porządek z finansami, wchodzi nam potrzeba zrobienia, nie wiem, z otoczeniem, z przyjaciółmi i tak dalej, więc w każdym tym zaczyna się odkopywanie i robienie od początku i to jest piękne, słuchajcie, i tam wszędzie w tych elementach możemy wykreować naprawdę piękne życie, jak zaczniemy tak naprawdę zmieniać siebie. Miało dzisiaj nie być live'a, znaczy miało być w ogóle bez pogadanki, ale widzę, dobra, niech jest, niech idzie. Cieszę się, że coś Ci się tam ten... Słuchajcie, ja widzę, że nic nie piszecie, zagadałam Was prawdopodobnie, ale się już wybiłam, więc jeżeli są jakieś pytania, to jeszcze mi napiszcie pytania, bo może jeszcze coś odpowiem, więc a dam Wam chwilę. I tak jak powiedziałam, słuchajcie, tak jak napisałam dzisiaj w poście, zmiana może być naprawdę łatwa. I jeżeli u Was zmiany w życiu, zobaczcie, no już nie będę tego przeczytać, ale jeżeli u Was te zmiany zachodzą boleśnie, bo gdzieś tam, to trzeba znaleźć po prostu przyczynę. Czy to jest coś z życia, czy może coś się wydarzyło w dzieciństwie, czy może coś się wydarzyło w historii rodu, czy może coś... I wcieleniowo ciągniecie, że potrzebujecie to doświadczać właśnie poprzez jakąś taką trudną sytuację. Bo góra, stwórca, wszechświat, Bóg, jakkolwiek to chcesz nazwać, wcale nie ma ochoty, żebyś... To jest po prostu dobrostan obfitości, pełnia wszystkiego nieskończonego i tutaj nie ma w ogóle w tej energii jakiejkolwiek w ogóle cienia, w ogóle pomyślenia nawet o cierpieniu, a co dopiero o jakimś karaniu czy jakichś innych takich dominujących czy psychopatycznych zachowaniach. Nie, to nie ta bajka, jeżeli to tak mogę powiedzieć. To jest energia miłości, to jest energia po prostu cudowności, obfitości,
radości, i tylko my potrzebujemy uwolnić te programy, które nas nie pozwalają tak naprawdę być w tu i teraz, być z tą energią i czerpać od niej to po prostu samo dobro, które ma dla nas. I wszyscy się uczymy w tej historii, wszyscy się uczymy w swoim życiu, każdy z nas osobna właśnie coraz bardziej otwierać na tą obfitość. Niektórzy są otwarci w kwestii finansowej i tam jest fajnie, ale mają na przykład do zrobienia w relacjach. Inni są już w relacjach pootwierani, ale muszą się pootwierać w finansach. Inni muszą się pootwierać w zdrowiu, ale mają obfitość finansową, więc każdy z nas ma na szczęście coś do roboty. I poprzez pracę ze sobą, poprzez uwalnianie tego wszystkiego, tak naprawdę w końcu otworzymy taką pełnię dobrostanu. Jesteśmy w pełnym połączeniu, w takim kanale pouzdrawiane są te wszystkie elementy naszego życia i przez wszystkie te elementy przechodzi świadomość boska i wtedy mamy pełnię. Czujemy po prostu, że żyjemy w tak zwanym niebie. Co tam u Was? To, co mówisz, rezonuje ze mną. Super, bardzo się cieszę, że rezonuje z Tobą. Ja się cieszę, że rezonuje z Tobą i cieszę się, że Wy rezonujecie ze mną tym bardziej. Słuchajcie, do niedawna uciekałam przed tym. Teraz czuję, że jestem na to gotowa. Marlena, bardzo się cieszę, że jesteś na to gotowa. Cokolwiek to jest dla Ciebie, prawdopodobnie mówisz o zmianie, więc ogólnie rzecz biorąc, cieszę się. Zmiany są naprawdę super. Zmiany są naprawdę, chciałabym powiedzieć, zajebiste. I naprawdę wspierają nas, i nic na tym świecie bez zmiany nie może istnieć. Słuchajcie, są po prostu naturalne, oczywiste. Tak jak po dniu przychodzi noc, po nocy dzień. Tak jak jest oddech i wdech i wydech, tak jak jest, nie wiem, po prostu taniec i spoczynek, tak samo są zmiany, słuchajcie. My nie możemy, ja wiem, że my jako ludzie, szczególnie w Polsce, jesteśmy po prostu panicznie, boimy się tej zmiany, trzymamy się tego, bo wiemy, że te zmiany były po prostu bolesne, ale możemy się nauczyć, że te zmiany są piękne, możemy się nauczyć, że one są lekkie, możemy wytrenować tak naprawdę swoją podświadomość do tego, żeby te zmiany przeżywać z łatwością, lekkością i miłością. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Coś jeszcze potrzeba Wam na dzisiaj oprócz medytacji, pięknej istoty światła, obudzone już, budzące się, fantastyczne. Czy kogoś gdzieś nie przeczytałam? Gadaj, gadaj, miło się słucha. Ela! Słuchajcie, uzdrawiałam wczoraj pieska, słuchaj. No więc wiecie, więc pracowałam. Damy mu dzisiaj jeszcze uzdrowienie grupowe, słuchajcie, prześlemy, poza skontaktowałam się, wspaniała pani. Zresztą coraz częściej, na szczęście się widzę, też już budzą osoby, że można uzdrawiać zwierzęta, więc kontaktuje się coraz ze mną więcej też ludzi w kwestii swoich pupili i to też jest fajne, że mogę pomagać zwierzakom i to jest też piękne, więc wczoraj pracowałam, nawet dzisiaj rano kończyłam z małym fiafikiem pracę, więc jest fantastycznie i dzisiaj jeszcze mu wyślemy po prostu dużo tonę, po prostu wiadro ogromną, fantastycznej miłości i po prostu niech działa i niech będzie po prostu najszczęśliwszym psem na świecie, bo i tak już jest szczęśliwym, skoro jego opiekunka, bo ja nie lubię mówić pani, opiekunka po prostu zadzwoniła i poprosiła o, czy można coś pomóc. Fajnie, że są ludzie coraz bardziej świadomi. Cudownie, cudownie, że się wszyscy budzą, słuchajcie. Dobra, kochani, są jeszcze jakieś pytania? Bo mi się repertuar na dzisiaj wygadał. Płyta. Pyta się świadomość, czy macie jakieś pytanie? Bo jak nie, to idzie. Dajcie to szybko, jakąś zagadkę. Nie, zagadki nie, bo ja nie chcę się bawić z gaduj z gadula. Ale jak macie coś, słuchajcie, jeszcze coś was jeszcze, że tak powiem, macie jakieś pytanie dotyczące zmian, czy jakiejkolwiek coś tu wam się nasunęło, to jeszcze możecie dzisiaj napisać i dajcie mi znać. Ja bardzo chętnie. A jak nie ma, to idziemy. Widzę, że jest, napełniliście się i jest dobrze, więc pójdziemy w medytację i damy sobie intencję na ten piękny dzień, żeby Wam jeszcze był piękniejszy i jeszcze cudowniejszy. A pięknie.
i będzie jeszcze piękniej. Ok? Gotowi? Tak? No to idziemy, słuchajcie. To zamknijcie sobie oczy i przenieście swoją uwagę na serduszko. Jeżeli potrzebujesz, przykryj się. Weź trzy głębokie wdechy do serca poprzez nos i wydech poprzez lekko rozwarte usta. I przenieś teraz uwagę do wnętrza mamy Ziemi. I poczuj się jednością. Przywitaj się swoją pierwotną mamą, matką, mamą. I zobacz, jak ta energia Matki Ziemi zaczyna powracać do Twoich stópek i poprzez stopy zaczyna wpływać do Twojego ciała, wypełniając każdą komóreczkę. Jest jej coraz więcej i więcej. Aż Ty pełny jesteś tej energii poprzez koronę w pięknej kuli światła. Twoja świadomość zaczyna wznosić się ponad ten świat, ponad wszechświat, ponad jasne złote światła. Kolejne jasne złote światła, jeszcze jedne jasne złote światła. Idziesz wyżej i wyżej, a czym wyżej, tym szybciej. Mijasz kalorytowatą substancję praw rządzących tym wszechświatem. Różowe światło współczucia. Aż wysoko, wysoko ponad Twoją głową jest piękne, złoto, perliste światło. Wygląda jak słońce, ale nim nie jest. Jest to świadomość Twórcy. Połącz się z nią. Poczuj jedność. Poczuj, jak ta energia wpływa do Twojego ciała. Napełniając Cię błogością, spokojem, harmonizując Cię, każdą Twoją komórkę, wypełniając świadomością boską. I tradycyjnie, jeżeli chcesz, aby Stwórca przesłał tutaj energię bezwarunkowej miłości, to powiedz tak. Jeżeli masz potrzebę, żeby cokolwiek w Twoim ciele zostało uzdrowione, to powiedz tak, że tak. A Stwórca zajmie się tym. Myślimy, prosimy teraz, aby cała bezwarunkowa miłość została przesłana do wszystkich ludzi, wszystkich istot, wszystkich zwierząt, wszystkich roślin, żeby zalała cały świat, a w szczególności, żeby tony tej bezwarunkowej miłości zalały tych, którzy potrzebują jej dzisiaj szczególnie. Jeżeli zgadzasz się, wyraź tak i leci to wszystko tam, gdzie potrzeba.
I prześlemy bezwarunkową miłość do wszystkich urzędników, którzy dla nas, którzy nie będący, tak, dla wszystkich urzędników, aby przypomnieli, aby ich ta bezwarunkowa miłość przypomniała im, czym jest miłość. Rozmroziła. I wiesz, jakie to jest w uczuciu, wiesz, w jaki sposób znasz w ogóle boską definicję zmiany z poziomu Stwórcy. I wiesz, jakie to jest w uczuciu właśnie dokonać zmiany w swoim życiu z łatwością, lekkością, w sposób naturalny, bez lęku. Bez strachu przed tą zmianą. Wiesz, jakie to jest w uczuciu być odważnym i znasz boską definicję odwagi. Wiesz, jakie to jest w uczuciu być odważnym do zmiany i czuć się wystarczająco odważną, odważnym do zmiany. I wiesz, jakie to jest w uczuciu, że właśnie zmiany są dla ciebie bezpieczne, że zmiana samego siebie jest dla ciebie także w ogóle bezpieczna. Że wiesz, jakie to jest w uczuciu, że już możesz odłożyć na bok te, opuścić te schematy rodzinne, paradygmaty, w których zostałeś wychowany. I z lekkością, z odwagą dokonać zmiany w samym sobie, aby pozwolić sobie na bycie w pełni szczęśliwą, szczęśliwym. Jeżeli pozwolicie, bo jest taka, zapytałam się, jaką jest tutaj najbardziej wspólne dla Was wszystkich przekonanie, a że zmiana mnie przeraża, jeżeli chcecie, aby Stwórca to Wam teraz uwolnił z Waszego systemu przekonań, to powiedzcie po prostu tak. I Stwórca, to dla Was zrobimy tutaj. Teraz pięknie poszło. I wiecie, jakie to jest w uczuciu właśnie zmieniać się z lekkością, łatwością, radością. Dla Waszego najwyższego dobra, dla Twojego najwyższego dobra. I czerpać przyjemność ze zmiany. Wiesz, jakie to jest w uczuciu? Czerpać przyjemność, radość ze zmiany, z dokonywania zmiany w sobie i w swoim życiu. Wiesz, jakie to jest w uczuciu? Dostrzegać pozytywne zmiany w swoim życiu już teraz. I w samym sobie, w samej sobie. Na co ci? I pomyśl teraz, normalnie, pomyśl teraz o tym, za co jesteś dzisiaj wdzięczna, za co jesteś dzisiaj wdzięczny.
Podziękuj za to wszystko, co masz już w życiu. I pomyśl teraz, jakbyś chciał, żeby ten dzień dzisiaj wyglądał, czego byś chciała doświadczyć. Pamiętaj, że możesz prosić tylko o siebie, dla siebie, w Twoim własnym imieniu. Jak już to masz, to stwórca jest wydana komenda, powiedz, mam to teraz w życiu w najlepszy możliwy sposób dla mojego najwyższego dobra. Dziękuję, to się dokonało, to się dokonało, to się dokonało. Pokaż mi to i zobacz to, jak to już masz w swoim życiu. Poczuj to, jakby już to było w tym momencie. Czuj swoje emocje, uczucia. Wdzięczność za to, że już to jest. I schowaj to głęboko do serducha. Nie obmyj się białym światełkiem. Przyciągnij energię z Matki Ziemi. Otwórz oczy i przyjmij energię i witam Was serdecznie. Oj, Bosko, i witam Was serdecznie. Zobaczyłam, czy ktoś jeszcze coś napisał, ale widzę przynajmniej w tym momencie, że jest na czacie cisza. Cześć, kochani, cześć, wróciliście, wróciliście, wróciliście. Witaj, witaj, witaj. Jak tam u Was? Jak się wdała podróż? Cieszę się. Wszyscy wrócili? Czy ktoś został? Wszyscy wylądowali? Proszę o informację. Jesteś. Dobrze. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że jesteście, że wylądowaliście. Tak, że jest dobrze. Słuchajcie, że jest spokój. No, jest przyjemnie, jest pięknie, jest miło. No i to, słuchajcie, i to jest właśnie boska świadomość. To, z czym się łączycie, to jest właśnie boska świadomość, która ogólnie rzecz biorąc jest pełną dobrobytu, dobrostanu, miłości, radości, błogości, wszystkiego, co najpiękniejsze. Więc to jest to doświadczenie, którego doświadczacie, łącząc się tu na medytacji. Cieszę się, że byście, jesteście codziennie na to gotowi. Słuchajcie, lekko i przyjemnie, cieszę się, Agata. Ja czułam mrowienie od stóp po całe ciało. Pięknie, pięknie, Marlena.
Cieszę się, kochana. To teraz sobie wyobraź, Beata, co to będzie, jak wpadniesz i w ogóle się nauczysz techniki, w ogóle jak po prostu zaczniesz śmigać tetą na co dzień, bo to wiesz, medytacja to jest po prostu kawałek, a dalej jest po prostu cała technika, która umożliwia ci wszystko. Wszystko, po prostu działanie, zmienianie programów, przekonań, uwalnianie, dochodzenie do tego, dlaczego czegoś nie możesz, dlaczego nie jesteś w stanie czegoś, dlaczego za każdym razem, kiedy coś próbujesz zrobić, ci nie wychodzi. I w stanie teta, tak, jesteś w stanie to wszystko pouwalniać. Błogość, miłość, cieszę się, że jesteście kochani, cieszę się, że Wam jest dobrze i życzę Wam w ogóle pięknej tej. Mam taki pomysł, więc się zapytam, dobra, no powiem, no. Czy bylibyście w ogóle zainteresowani tym, żebym nagrała w ogóle takie poranne medytacje, poranną, wieczorną, taką typowo, na rano, na wieczór i ogólnie rzecz biorąc ją tam za jakąś tam kwotę niewielką udostępniła Wam, żebyście się cieszyli tym i ogólnie rzecz biorąc, żeby było fajnie. Co by na to? Fajnie by było, jakbyście mieli codziennie taką typowo na poranek i typowo na wieczór. Słuchajcie, jak Wam się to podoba, to dajcie mi znać i cieszę się, że tak. I dajcie ci, którzy byliby zainteresowani, niech napiszą, że tak. Jestem tak. I ja wtedy będę miała, wiecie. Że usiądę i to zacznę robić. A słuchajcie, kochani, tak, rewelacja pomysł. No ja też myślę, słuchajcie, że to są piękne takie pomysły, bo to naprawdę jest super. Ja bym tam jeszcze może właśnie jakieś fantastyczne doładowania wrzuciła i byłoby po prostu tak w ogóle taka petarda do działania na co dzień. No, też tak myślę. Tak. A, taka rutyna codziennie. No, okej, okay, prawda? Cudownie, słuchajcie. Ja też tak myślę, że to jest fajne. A tymczasem, słuchajcie, jak najbardziej życzę Wam pięknego dnia i zapraszam, słuchajcie, jak jesteście, czujecie się gotowi na szkolenie, na odbycie, chcielibyście zobaczyć, jesteście nawet w innym mieście, a jesteście, dalibyście, chcielibyście skorzystać na przykład z kursu online, to też dajcie mi informację, czy chcecie, czy kto jest zainteresowany kursem online, dajcie mi tą wiadomość i kto jest na przykład zainteresowany kursem face to face, bo też taki idzie już 15 maja, więc, ale zważywszy na, no, więc dawajcie, czekam na komentarze, dajcie mi wiadomości, żebym wiedziała, ja przeczytam to później i się ewentualnie zgłoszę do tych osób, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Kochani, pięknego, cudownego, fantastycznego, powiedziałabym, zajebistego dnia. Cudownego. Pamiętajcie, duchowość w ogóle może być na wesoło, może być fantastyczna, może być radosna. I pamiętajcie. Do zobaczenia. Dobrego czasu. Tak, o, zaraz, bo ja zaraz mam sesję o 12, ja nie wiem, która godzina. Pa, pa! Pa, pa! Do zobaczenia. Hej, hej!